uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 18. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to, uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł:
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwiesz mnie dobry? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się. Był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: Jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ci, którzy to usłyszeli, rzekli: Któż tedy może być zbawiony? On zaś rzekł: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. A Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym życia wiecznego. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplwają, a ubiczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedział mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego: Przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Widzimy tutaj, że w 18 rozdziale Łukasza Pan Jezus zaczyna podobieństwem, które pokazuje, jak ważne jest, aby nie ustawać w trakcie modlitwy.
aby traktować modlitwę poważnie, nie zapominając o tym, że jest ważne, aby modlić się bez ustanku. I mamy o tym powiedziane między innymi w listach apostolskich: bez przestanku się módlcie. Tutaj jest powiedziane, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać w pierwszym wersecie. Powinni zawsze. Słowo zawsze oznacza, że nie ma tutaj jakiegoś okresu złego na modlitwę. I nie ustawać znaczy, że jest to czynność, która powinna dziać się bez niepotrzebnych przerw. Jest to bardzo ważne, żeby mieć nastawienie właśnie w swoim życiu jak najbardziej ukierunkowane na ciągłą komunikację, ciągłą rozmowę z Bogiem, bo bez Niego nasze życie jest bez sensu. Jeżeli wyobrazilibyśmy sobie rękę oddzieloną od głowy, to ile ona może być odcięta od reszty ciała i nie mieć kontaktu z głową? Kiedyś słyszałem, że po wypadku, jak rolnikowi ucięło rękę, to jak najszybciej jechano do szpitala, żeby ją jak najszybciej przyszyć, żeby była szansa odratować ją. Tak samo jest z nami. Jeśli tracimy łączność z Bogiem, przestajemy się modlić, jesteśmy jak ta ucięta ręka, ucięta noga. I im szybciej będziemy przyłączeni z powrotem do łączności z głową, bo Bóg jest głową, to jeżeli będzie to jak najszybciej przyłączone, to straty będą najmniejsze. Im dłużej będzie trwał czas oddzielenia, tym dłużej zachodzą procesy gnilne, psujące i dewastujące. Więc dlatego jest to ważne. Zawsze się modlić i nie ustawać. Zawsze. W psalmach czytamy, że rano, w środku dnia, wieczorem i w nocy się modlili psalmiści. I to jest bardzo ważne, żeby też nie bać się modlić, bo czasami mamy takie myśli, że ja nie wiem, jak się modlić. Ale w liście do Rzymian czytamy, że choć nie wiemy, o co się modlić i jak się modlić, to Duch Święty wspiera nas w trakcie modlitwy. Więc dobrą zasadą jest: módl się jak umiesz, a jak nie umiesz, to módl się tak, jak nie umiesz, ale się módl. Jak? Zawsze. I jak? Bez ustawania. Zawsze miej łączność ze swoim Stwórcą. On ma o ciebie staranie i dlatego powinieneś być w ciągłej łączności. I tutaj przykład bardzo ciekawy, bo Pan Jezus pokazuje przykład złego sędziego. Sędzia jest to mąż, który powinien dbać o sprawiedliwość. I to jest człowiek, który był na stanowisku takim, które było stanowiskiem zaufania publicznego. A tu widzimy, że jest to czas, kiedy ten sędzia jest skorumpowany, zepsuty, bo Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył. Był on niesprawiedliwym sędzią, bo jest powiedziane w 6 wersecie: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Pan Jezus nazwał go wprost niesprawiedliwym sędzią. Jeśli sędzia jest niesprawiedliwy, to kto może być sprawiedliwy? W zasadzie wśród ludzkich zawodów sprawiedliwości oczekujemy po niewielu zawodach. I sędzia jest właśnie kimś takim, kto powinien być sprawiedliwy. A on był niesprawiedliwy. I jeżeli teraz popatrzymy na tą historię, widzimy, że
Do tego człowieka przyszła osoba pozbawiona opieki. Wdowa. Ktoś, kto w ogóle nie ma żadnego wsparcia u ludzi. Bo dzieci może miała, może nie miała, ale już wyszły i opuściły dom rodzinny. I mąż jej umarł. Jedyny, w którym mogła mieć na ziemi wsparcie. I ona była osamotniona. I jest to bardzo nieszczęśliwa pozycja człowieka na ziemi. Słowo Boże mówi, że prawdziwą pobożnością jest nieść pomoc sierotom i wdowom i zachowywać siebie nieskalanym przez świat. Jeżeli tego nie ma, jeśli nie ma oddzielenia od zła i jeżeli nie ma troski o wdowy i sieroty, to taka religia jest, zdaniem Jakuba, psu na budę. Jest fałszywa. I tutaj widzimy jednoznacznie, że była w owym mieście pewna wdowa. I ten niesprawiedliwy sędzia został przez nią nachodzony. Czyli nie przyszła do niego jeden raz. Jeden raz może się zwróciła do niego w niewłaściwym czasie, można powiedzieć. Może był zajęty, może do końca nie mógł ocenić, o co mogło jej chodzić. Zdarza się, że nawet ludzie o bardzo dobrych intencjach, jeśli są zagadnięci w złym momencie, niewłaściwie się zachowają. Ona go nachodziła, czyli odpada ten element, że w niewłaściwym czasie się zwróciła do niego o pomoc. Raz ją odrzucił, drugi raz odrzucił, trzeci raz odrzucił. Nie wiemy, ile razy ją odrzucił. Ale ona go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Ona miała rację, bo to właśnie był obowiązek sędziego. Wziąć ją obronę, nawet jeśli przyjdzie choć jeden raz. Ale ona musiała przychodzić wiele razy. Dlatego, że był to niesprawiedliwy człowiek. Był to człowiek, który w ogóle nie miał żadnych skrupułów. I przez długi czas nie chciał, widzimy w czwartym wersecie. Nie chciał, nie miał takiej chęci, żeby się zająć obroną tej kobiety, choć był to jego obowiązek. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Bardzo ciekawa argumentacja, bo taki człowiek przecież miał moc na ziemi, żeby się nawet przed tym zabezpieczyć, ale ze względu na to, żeby nie było takiej awantury, zdecydował się jej pomóc. I dlatego Pan Jezus tutaj mówi, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Dokładnie tak jest, że nawet ludzie, którzy nie chcą nam pomóc, jeśli są nagabywani, to w końcu pomogą nam na tak zwanego odczepnego. Trzeba wziąć to pod uwagę, że nawet jeśli mamy człowieka o złej woli, bo on przecież był człowiekiem o złej woli i nie chciał. I teraz Pan Jezus używa tej historii jako argument. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Przecież Bóg chce pomóc. Bóg może pomóc. I Bóg jest sprawiedliwy. Więc jeżeli wołamy do Niego w sprawiedliwej kwestii, w sprawiedliwej sprawie, i jeżeli wołamy do Niego, do tego, który chce pomóc, to tym bardziej mamy gwarancję tego, że należy zawsze się modlić i nie ustawać. Bo warto. Tutaj jest to w konkretnym kontekście powiedziane,
że są tutaj wybrani, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwlekaj w ich sprawie. Dlaczego jest powiedziane, bo przecież powiedział to Pan Jezus, że zwleka w ich sprawie? Wiemy, że Bóg nie znosi zła i jest rozgniewany na każdy grzech. Że Bóg jest tym, który trzyma życie bezbożnych w swojej ręce. I tylko cierpliwość Boża powstrzymuje go przed wrzuceniem ich do piekła. Oni cały czas drażnią Jego święte oczy. I gdyby chciał zareagować na każdy grzech zgodnie ze swoją doskonałą świętością i sprawiedliwością, to czekałaby ich nagła zagłada. Spójrzmy na swoje życie. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Zanim przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, to tapraliśmy się w grzechu. Gdyby Bóg nie zwlekał w sprawie tych, których krzywdziliśmy, już bylibyśmy w piekle. Właśnie ze względu na Bożą cierpliwość i Bożą łaskawość Bóg zwleka w sprawie gnębionych przez grzeszników. To jest bardzo ciężkie dla tych, którzy są gnębieni. Ale równocześnie, gdyby Bóg nie okazywał tej cierpliwości, to nikt nie byłby zbawiony. Bo wszyscy za już pierwszy grzech trafiliby od razu do jeziora ognia. Dlatego ta Boża cierpliwość jest ochroną dla zła w pewnym sensie. Bo ono się panoszy. Wiemy ze Słowa Bożego, że przyjdzie kres tego panoszenia się i każdy grzech będzie osądzony i bez wymowy każdy, kto choć raz zgrzeszył, będzie wrzucony do jeziora ognia i sierki na zawsze, na wieki wieków, jeżeli nie ma tego grzechu przebaczonego. Dlatego ta Boża cierpliwość jest kluczowa, żeby człowiek mógł przyjść po zbawienie do Pana Jezusa. I też tutaj Pan Jezus częściowo odnosi się do przyszłego czasu, kiedy po pochwyceniu wybrani Boży, czyli Izrael, będą oczekiwać na drugie przyjście Pana Jezusa. Bo wiemy, że najpierw Pan Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze swój Kościół, czyli oblubienicę, czyli tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, na mocy obietnicy z Ewangelii Jana 14, rozdział 1 do 3 wersetu. Przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To wiemy, że Pan Jezus zabierze swoich świętych do nieba i wtedy na ziemi zostanie Izrael, który przez 7 lat będzie się zmagał z uciskiem nazywanym uciskiem Jakuba. Przez te 7 lat będzie się plenić zło. I ci ludzie będą wołać do Boga we dnie i w nocy. I wiemy z Księgi Daniela, że gdyby nie były skrócone owe dni, to też wiemy z Mateusza, między innymi Ewangelii, że gdyby nie były skrócone owe dni, nie przetrwałaby żadna istota. Ale ze względu na wybranych, Bóg skróci owe dni i te dni będą krótsze właśnie między innymi przez to, że wybrani będą wołać do Boga we dnie i w nocy. 8 werset właśnie zapowiada to, że Bóg w osobie Pana Jezusa Chrystusa przyjdzie
i zakończy ten czas gniewu. Powiadam wam, że szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To jest bardzo ciekawe zdanie. Dlatego, że od razu się kojarzy, że na to pytanie należy odpowiedzieć: nie znajdzie. Bo to pytanie jest tak postawione, w takim pesymistycznym nastawieniu. I teraz pytanie, do czego się odnosi to pytanie? Czy chodzi o wiarę w ogóle, wiarę raz na zawsze przekazaną świętym? Czy chodzi o wiarę taką, jak miała ta wdowa? Generalnie jest to pytanie Syna Bożego. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wiemy, że będzie z tym bardzo, bardzo słabo. Dlatego, jeśli dziś masz możliwość uwierzyć, a jeszcze nie uwierzyłeś, to ratuj się spośród tego złego i przewrotnego pokolenia. A jeśli masz wiarę w Syna Bożego, to ją pielęgnuj przez ciągłą łączność z tym, który jest w niebie. Powiedział także do tych, którzy pokładali ufność sobie samych. Kto to są ci, którzy pokładają ufność samych sobie? Czy my takich nie znamy? A może sami tacy jesteśmy? Niestety nasze czasy są pełne takich, którzy sami w sobie pokładają ufność. Jesteśmy bardzo często świetnie przygotowani do warunków na ziemi. Jesteśmy w 8% najbogatszych ludzi na ziemi, jeśli chodzi o Polaków. Mamy na wszystko swoje własne sposoby, żeby się ratować z takiej czy innej sytuacji. Jesteśmy bardzo dobrze pozabezpieczani z każdej strony. Z jaką pogardą potrafimy powiedzieć o tych, którzy tego nie umieją? Lekceważymy ich. I to jest niestety nasza przywara czasu Laodycei, że wydaje nam się, że widzimy, wydaje nam się, że rozumiemy, wydaje nam się, że jesteśmy, jak to mówi młodzież, debeściakami. Czyli, że umiemy. Tutaj Pan Jezus akurat odnosi się do faryzeusza i do celnika. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusza znamy najczęściej z negatywnych opowiadań, gdy mówimy o kimś: ty faryzeuszu jeden, to tak naprawdę mamy na myśli Judasza, a nie faryzeusza. Tak się to przyjęło. Kim był faryzeusz? Faryzeusz to był człowiek wykształcony w żydowskim prawie według sekty, która wierzyła w zmartwychwstanie, wierzyła w wiele punktów ze Starego Testamentu. Należał do niej m.in. apostoł Paweł, jak jeszcze był Saulem, Szawłem. I on bardzo wysoką opinię wystawił tej szkole opinii, że co do ludzkiej sprawiedliwości faryzeusz beznagany. To było stronnictwo, które naprawdę, gdybyśmy spotkali faryzeusza żyjącego według tych zasad, to byśmy powiedzieli: człowiek anioł. Nie było na nim żadnej plamki. Ale niestety miał jedną podstawową wadę taki faryzeusz. On, choć był najwyższych lotów, najbardziej moralnym, najbardziej przyzwoitym człowiekiem, pokładał ufność w samym sobie. Nie był to ktoś, kto by cię okłamał. On rozliczał się na czas. Nie był to ktoś, kto by się spóźnił. On zawsze był punktualny.
Nie był to ktoś, kto nie dotrzymuje obietnic. On je zawsze dotrzymywał. Nie był to ktoś, kto zlekceważyłby służbę Bożą, bo Pan Jezus mówi, że potrafili obejść morze i ląd, żeby pozyskać jednego dla Boga. Czyż to nie wspaniały człowiek? Cudowny. Bez nagany, jak powiedział apostoł Paweł. I ten wspaniały człowiek stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10 z całego mojego dorobku. I naprawdę on to robił. On nie był rabusiem. Płacił wszystkie podatki na czas. Nie kombinował w rajach podatkowych. On nie oszukiwał. Mogłeś przy nim zostawić swoje wszystkie pieniądze. On dopilnował, żeby nic nie zginęło. Mogłeś dać mu pod opiekę żonę. Na pewno by jej nie tknął. Ale pokładał ufność w sobie. Pokładał w sobie ufność. Uważał, że to wszystko, te wspaniałe rzeczy, które on wykonuje, wystarczą dla zbawienia. Uważał, że to czyni go lepszym niż celnika. Kto z nas nie uważa, że czyniło go to lepszym? Przecież w codziennym życiu takiego faryzeusza ocenialibyśmy lepiej niż takiego, który rabuje, oszukuje, żyje z nieswoją żoną. Przecież tak oceniamy. I on przecież co do zasady miał dużo racji. To wspaniale, że taki był. Ale jego błędem było to, że pokładał ufność w sobie. Celnik. Kim był celnik? Celnika dzisiaj można by było porównać do kogoś, kto zbiera podatki, czyli urzędnik skarbowy. Ci, co mają firmę, no to łatwiej im będzie zrozumieć, że to jest urzędnik skarbowy na kontroli. Jeżeli możemy szerzej powiedzieć, to generalnie był to ktoś, kto reprezentował okupanta, bo wtedy Izrael był pod kontrolą Cesarstwa Rzymskiego. I ten celnik, niestety, ale system był tak skorumpowany w Cesarstwie Rzymskim, nie miał ustalonego swojego wynagrodzenia w klarowny sposób. Było jedyne powiedziane, ile ma dostarczyć cesarzowi. A resztę sobie mógł według własnego widzimisię pobierać, żeby pokryło mu to koszty egzekucji. Dzisiaj podobny mechanizm, tylko ograniczony przepisami, ma komornik. Że wiadomo, ile ma dać wierzycielowi, temu, który pożyczył komuś i domaga się spłaty i trafia sprawa do komornika. Wiadomo, ile ma zapłacić temu wierzycielowi, ale ponosi koszty egzekucji. I te koszty egzekucji, w zależności od tego, ile razy musi różne czynności wykonać, ustala według pewnego taryfikatora. I różnie to było z tymi właśnie komornikami, że czasami te kwestie były bardziej dokładnie ustalone, czasami mniej. Jeśli mniej, to dochodzą podejrzenia, że ten człowiek robi nieuczciwie, że zawyża te koszty. I właśnie celnicy mieli taką opinię wtedy w Izraelu, że oni nie brali tylko podatku i tego minimum, które było potrzebne, żeby ściągnąć podatek, ale że sobie kradli, nabierali ludzi, czyli cesarz chciał od każdego, załóżmy, stater, a celnik powodował, że ten człowiek płacił 2 statery.
Jeden stater szedł dla cesarza, drugi stater szedł na przykład dla celnika. I za to byli nielubiani, bo przez nich był pobierany nie tylko podatek, ale również po złodziejsku były te pieniądze w nadwyżce zabierane od ludzi. Był to urzędnik, który był bardzo często skorumpowany, zepsuty, biorący, można by powiedzieć, w pewnym sensie coś w rodzaju okupu, łapówki. I ten celnik w porównaniu z tym faryzeuszem faktycznie wygląda mizernie. Stanął z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Każdy z nas jest takim celnikiem. Każdy z nas jest skorumpowany do cna. I każdy z nas nie ma w sobie nic, co mógłby Bogu dać. I każdy z nas, uczciwie mówiąc, powinien tylko i wyłącznie właśnie do Boga wołać: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I Pan Jezus faktycznie jednoznacznie pokazuje, że to jest właściwa postawa. Nie taka jak faryzeusza. Nigdy nie będziesz tak dobry jak faryzeusz. A nawet jeśli, to dalej nie możesz pokładać ufności w sobie. Jesteś jak celnik przed Bogiem. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, że ten celnik poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i się poniżył. I On poniżył się, żeby złożyć swoją osobę, swoje ciało na krzyżu Golgoty. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty zamiast ludzi, zamiast grzeszników. Natomiast dzięki temu jest możliwe usprawiedliwienie. Dzięki temu człowiek, który wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa widziany przez Boga jako usprawiedliwiony, czyli że taki, który nie ma na nim żadnego grzechu, bo Pan Jezus te grzechy wszystkie zlikwidował, zgładził na krzyżu Golgoty. Więc masz do wyboru. Albo przez życie idziesz jak faryzeusz, albo przez życie idziesz jak celnik. To jest wskazówka, w jaki sposób ta modlitwa, w której mamy zawsze trwać i nie ustawać, ma się odbywać. Albo będziemy ją recytować jak faryzeusz, albo będziemy w łączności z Bogiem w postawie takiej, jak zaprezentował tu celnik. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Codziennie potrzebujemy miłosierdzia Bożego. Nie ma w nas, nie ma we mnie nic dobrego. Tak mówi Paweł, że w ciele moim nie ma nic dobrego. Przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął. Widząc to, uczniowie gromili ich. No dzieci generalnie czynią hałas i przeszkadzają. Często ja akurat czasami nagrania z naszych spotkań umieszczam na YouTubie. Pojawiają się komentarze. No ale chociażbyś te dzieciaki gdzieś jakoś wyciszył. Uważam, że jest to całkowicie nieprawidłowe podejście. Dlatego, że właśnie Pan Jezus nam tutaj wyraźnie to pokazuje. Przynieśli też do Niego dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie gromili ich. Tak jak ci właśnie słuchacze z YouTube'a. Ucisz te dzieci. Nie, Jezus ma zupełnie inną postawę. Jezus zaś przywołał te dzieci i powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.
i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Dzieci mają to do siebie, że nie przestrzegają reguł. Często ich nie znają, a jak znają, to nie wiedzą, które są ważne, a które są nieważne. I jak nauczą się którejś reguły, że jest ważna, to potrafią te reguły znowu ustawiać w niewłaściwej kolejności. Mało ważną, ale ważną regułę stawiają czasami wyżej niż ważną regułę, ważniejszą od tej ważnej. I to nas, dorosłych, bardzo denerwuje. Ale Pan Jezus powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. I mówi szokującą rzecz. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. To jest bardzo ważna cecha, którą tutaj Pan Jezus kładzie nam na serce. Mamy być jak dzieci. Mamy być takie, jak te niemowlęta, które przyjmują mleko bez zastrzeżeń. Nie ma żadnych faryzejskich reguł w przyjęciu Królestwa Bożego. To nie jest tak, że aby przyjąć Chrystusa, to masz się przez 6,5 minuty modlić w pozycji wyprostowanego klęczenia i mieć jakieś sztywne, narzucone reguły potem życia chrześcijańskiego. Nie. To Duch Święty daje życie w momencie nowego narodzenia. To życie jest niemowlęce, bo Piotr mówi między innymi, czy Jan, że zapragnijcie niesfałszowanego mleka słowa jak niemowlęta. Dokładnie tak jest, że jako niemowlęta mamy być szczerzy wobec przyjęcia Królestwa Bożego. Kolejna rzecz to to, że jeśli nie będziemy mieli takiej postawy, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego. To jest bardzo poważna kwestia. Jeśli chcemy wejść jako taki faryzeusz do Królestwa Bożego, to się nie powiedzie. Mamy wejść jak dziecię. I jak dziecię mamy się w tym królestwie odnajdywać jako dzieci swojego Ojca. Następny fragment mówi nam o dostojniku. Dostojnik, czyli ważna osoba. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Bardzo ważne pytanie. Ten człowiek zadał kluczowe pytanie z punktu widzenia osobistego szczęścia człowieka. Bo bez życia wiecznego idzie się na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki. I on nie chciał tam iść, przynajmniej tak wynika z jego pytania. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus, dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Czyli pierwszą kwestię podstawił tutaj, bo wiedział, że faryzeusze czy dostojnicy w Izraelu nie uważali go za Boga. To jakim prawem? Skoro powątpiewasz w moją boskość, nazywasz mnie dobrym. Pierwsza rzecz. Uwierz, że jestem Bogiem. Tak mówi Jezus. Musisz wiedzieć, że Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Jeśli tej kwestii nie masz rozstrzygniętej w swoim sercu, uważasz Jezusa za kogoś mniej istotnego niż samego jedynego prawdziwego Boga, to dalszy ciąg się nie powiedzie. Bo Jezus jest Bogiem. W Rzymian 10:9 czytamy, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Osiągniesz życie wieczne. Tam słowo Pan zastępuje starotestamentowe imię Jahwech. Czyli inaczej mówiąc, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech. To jest ten Bóg, którego znamy
Między innymi ze słów: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ewangelia Jana mówi nam o tym, że to właśnie Jezus na początku stworzył niebo i ziemię w pierwszym rozdziale Jana. Więc jeżeli od tego nie zaczniesz, dostojniku, to zostaniesz dostojnikiem tylko na ziemi, a potem czeka cię zagłada. Więc to jest pierwsza rzecz. Uwierz w Pana Jezusa, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Wtedy Go nazywaj dobrym. I dalej, przechodząc do tego pytania, Pan Jezus mówi: znasz przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją. Ten człowiek z dumą powiedział: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Bardzo ciekawa deklaracja, którą słyszymy wielokrotnie. A czy ja kogoś zabiłem? A czy ja kogoś okradłem? Często jak się rozmawia z ludźmi na ulicy, czy gdzie indziej w innych relacjach i są to ludzie niezbawieni, to właśnie tak mówią jak ten dostojnik, że przecież wszystkiego tego przestrzegałem od młodości. Kłamiesz, dostojniku. I Pan Jezus w prosty sposób pokazał, że on kłamie. Wziął jednego z jego ulubionych bożków i spytał: no dobrze, to jeśli jesteś taki, że Bóg jest u ciebie na pierwszym miejscu i że Bóg jest jedynym, a potem długo, długo nic, no to co powiesz o bałwanie, którego masz w swojej świątynce? W jaki sposób Pan Jezus się do tego dobrał? 22 werset. Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Tym bożkiem w przypadku tego człowieka był to, że był bardzo bogaty. Ale przecież każdy z nas ma jakieś dobra. Prawdopodobnie każdy z nas sali ma więcej niż ten dostojnik w tamtym czasie, bo bogactwo tego świata przez te lata znacznie się pomnożyło. Na pewno nie miał on na przykład domu ogrzewanego piecem węglowym. Nie miał na przykład samochodu. Nie miał smartfona. Nie miał telefonu. Zwykły telefon, już kładzie go na łopatki. I każdy z nas ma więcej niż on. Chyba że jest naprawdę bardzo biedną osobą w dzisiejszych czasach. I teraz ten człowiek został uderzony tym, że ma tego bałwana strącić. Ale czym jest bogactwo na ziemi? Jeżeli umieramy, to ile z tego bogactwa możemy zabrać na drugą stronę śmierci? Z tego, co ja wiem, nic. Więc generalnie ono i tak nie należy do nas. Kaznodzieja Salomon wręcz mówi, że cóż z tego, że ktoś gromadzi, a potem po nim i tak weźmie ktoś, o kim nie wiadomo, czy on będzie mądry, czy głupi. Jest to marność nad marnościami. Więc generalnie są to przykre sprawy, że ludzie w tym pokładają ufność. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że to ucho igielne, to chodzi o takie ucho igielne, jakie mamy w igle, w gospodarstwie domowym. To nie są żadne mityczne, bo słyszałem już nieraz takie różne wyjaśnienia, że to są jakieś dziwne bramy w Jerozolimie o nazwie ucho igielne. Bzdura. Tu chodzi o ucho od igły. I jeżeli weźmiemy ucho od igły, to nawet jeśli ten wielbłąd jest bardzo mały, to się nie przeciśnie. A Pan Jezus mówi, że łatwiej temu
wielbłądowi, wcale nie mówi, że chodzi o małego wielbłąda, że łatwiej temu wielbłądowi przejść przez ucho i jelne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Po prostu jest to bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że ani jeden grosz z naszego majątku nie jest nasz. Nic, co posiadamy, nie jest w naszej władzy. Jesteśmy tylko i wyłącznie szafarzami i mamy to oddać do Bożej dyspozycji. I wtedy widzimy 26 werset. Ci, którzy to usłyszeli, rzekli: któż wtedy może być zbawiony? No pewnie, kto może być zbawiony, skoro wszyscy mamy jakieś dobra? Skoro łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż komuś, kto jakieś dobra chce przy sobie zatrzymać, przejść i stać się zbawionym. No to jest niemożliwe. On zaś rzekł: co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga, bo to Bóg jest Zbawicielem. Co niemożliwe jest u ludzi, jest możliwe u Boga. Bóg może zbawić nawet bogacza. Nie jest możliwe u człowieka. Dlatego tak jak celnik, wołaj do Boga: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. A nie tak jak faryzeusz, wyliczaj swoje bogactwa. A Piotr rzekł: oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego. To jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby opuścić rodziców, bo jestem nieposłusznym synem i się zbuntowałem przeciwko rodzicom. Nie chodzi o to, że opuścił dzieci, bo jest złym ojcem albo złą matką i porzuciła rodzinę. Nie chodzi o to, że porzucił żonę, bo jest niewiernym mężem. Chodzi o to, że porzucił je, opuścił je dla Królestwa Bożego. Czyli wyraźnie na wolę Bożą i z Bożego ustanowienia. Także te dzieci, żona, rodzice wiedzą, że chodzi o wolę Bożą i jeżeli są pobożnymi ludźmi, rozumieją i akceptują to. A jeśli są niewierzącymi, to być może są z tego powodu jakieś zatargi. I Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś dla Królestwa Bożego opuścił, to otrzyma w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w czasie przyszłym, w świecie przyszłym, życie wieczne. I potem mamy ciąg dalszy, w którym widzimy, że Pan Jezus przypomina, że idzie do Jerozolimy, aby być zamordowanym, żeby złożyć swoje życie w doskonałej ofierze za grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Ta ofiara wystarczy dla zbawienia każdego człowieka. I ważna rzecz, że tutaj Pan Jezus jednoznacznie mówi, że spełni się wszystko, co napisali prorocy. Bo prorocy wielokrotnie zapowiadali śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Prorocy wielokrotnie wskazywali na to, że Pan Jezus Chrystus w Jerozolimie zostanie ukrzyżowany między złoczyńcami i będzie zaliczony do przestępców. Wielokrotnie widzimy w wielu miejscach Starego Testamentu świadectwo tego. I tutaj wydadzą Pana Jezusa poganom, wyśmieją, zelżą, albo inaczej obrażać będą, będą pluć na Niego, ubiczowawszy, zabiją Go. Ale też Pan Jezus wskazuje na to, że On trzeciego dnia powstanie z martwych. I wiemy, że tak się stało. Uczniowie wtedy nic z tego nie zrozumieli. Bardzo przykre. Nic z tego nie zrozumieli. Bo było to słowo w tamtym czasie przed nimi zakryte i nie wiedzieli, co mówiono. Dlaczego tak się stało? Bo oni jeszcze nie mieli Ducha Świętego, bo Duch Święty był zesłany dopiero w dniu Pięćdziesiątnicy. Po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa Duch Święty przyszedł i wprowadził ich we wszelką prawdę. I zrozumieli wtedy te słowa. Ostatnie, co tutaj widzimy, to jest obraz na nas, którzy
Jeśli chcemy być zbawieni, to musimy wołać do Pana Jezusa. Każdy człowiek, który grzeszy, jest przyrównany przez Słowo Boże do ślepego, bo on nie ma jeszcze Ducha Świętego i nie widzi, nie chodzi w świetle. I też tutaj widzimy, że właśnie taki ślepiec, czyli taki jak każdy z nas, kto na własną drogę zboczył i jeszcze nie zna Chrystusa, ten ślepiec siedział przy drodze żebrząc, bo na tym, można powiedzieć, polega życie człowieka niezbawionego. On żebrze. On nic nie ma takiego trwałego, co byłoby wartościowe ponad życie biologiczne. On jedynie troszkę sobie zarobi dóbr, które wraz ze śmiercią przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie. To jest właśnie bardzo obrazowy przykład, kim jest człowiek niezbawiony. Jest to ślepy żebrak. I widzimy, że temu człowiekowi przestało to odpowiadać. Nie chciał już być ślepy i nie chciał żebrać. Niestety jest tak, że wielu chce żebrać i chce być dalej ślepymi. Ale ten człowiek zdecydował, że jest okazja. Przechodzi Jezus Nazareński. Jezus Nazareński słyszał o nim, że on uzdrawia ludzi, ratuje ich z ich grzechów. Przez jego duszę przemknął promień światła. Zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Widzimy jednoznacznie, on tu uznaje Jezusa za Boga. To są te same słowa, które wcześniej powiedział celnik: bądź miłościw mnie grzesznemu, Boże. To jest 18:13. A tutaj: zmiłuj się nade mną, Jezusie, Synu Dawidowy. Czyli jest ten typowy, podstawowy element uznania Jezusa jako Boga i jako tego, który może pomóc i tego, który chce pomóc. Zmiłuj się nade mną. Ci, którzy szli naprzedzie, gromili go. Tak jak te dzieci były przepędzane, tak został zatłumiony ten właśnie ślepy żebrak. Daj se spokój, chodź z nami na imprezę, napijesz się z nami, zapomnisz, widzimy, że coś z tobą nie tak, pomożemy ci, może coś zapalisz, coś wypijesz, coś zjesz i będzie z tobą lepiej. Nie myśl o religii. Tak w świecie często jest. Jak ludzie widzą, że inni ludzie szukają Boga, to są przez ten świat zadeptywani. Przez tych ślepych żebraków, którzy dalej chcą być ślepymi żebrakami. Ale ten ślepy żebrak się nie dał zbyć. On coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Jeżeli chcesz przyjść do Boga, to nie daj się zbałamucić przez ten świat. Wołaj do Boga: zmiłuj się nade mną. Co Jezus zrobił? Jezus zatrzymał się, poprosił, kazał, żeby przyprowadzono tego ślepego żebraka do siebie. I gdy ten zbliżył się do niego, zapytał go, mówiąc: co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł: Panie, abym przejrzał. Żeby Słowo Boże zaczęło być dla mnie zrozumiałe. Ja teraz go jako niezbawiony żebrak, ślepy, nie rozumiem. Ale to ty masz Ducha Świętego. Spraw, żebym zaczął widzieć sprawy duchowe, żebym zaczął rozumieć zasady panujące w Królestwie Bożym. A Jezus rzekł do niego: przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. Czyli widzimy, że to nie było tylko odzyskanie wzroku, ale wiedział, że to jest dzieło Pana Jezusa Chrystusa, którego on uznawał za Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. Więc jeżeli mamy jakiekolwiek potrzeby,
to wołajmy do Boga. Jeśli nie mamy potrzeb, to wołajmy do Boga, żeby Mu podziękować. Ale nie jak faryzeusz. Dziękuję Ci, że jestem taki owaki, tylko dziękuję Ci, że Ty darowałeś Twojego jedynego Syna, żeby umarł za moje grzechy. Dziękuję Ci, że On jest moim Zbawicielem, że On cierpiał za mnie na krzyżu Golgoty, że On jest tym, który ma moc i chęć wstawiać się za mną i On troszczy się o mnie każdego dnia. Bo to wszystko to jest Twoje Boże dzieło. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom będziesz zbawiony. Ty i Twój dom będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom będziesz zbawiony. Ty i Twój dom będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa,